When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Tak sobie też przeglądałem poprzednie nagranie, niestety, ale z przykrością dla was, ale nagrany materiał nigdy nie będzie odtwarzał dokładnie tego, co jest widać u mnie bezpośrednio na ekranie, tak więc zachęcam również was do zagrania w tą grę, bo uwierzcie mi, jest 10 razy lepiej zobaczyć to samemu, niż zobaczyć to na YouTubie. Okej, tam są jakieś dwa domy, do których na razie nie będę schodził. Tu mam jakieś przed sobą dwa. Pytanie, czy najpierw ten, czy tamten? Zwiedziłbym w sumie najpierw ten większy. Tak po prostu z ciekawości. Dobra, tylko znaleźć do niego wejście. Zakładam, że wejście może być od tej strony. Podejdziemy sobie tutaj pod tą górkę i zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie można znaleźć w środku. O ile w ogóle będę mógł, o ile będę w stanie do niego wejść. Bo to jest też dosyć istotne. Podkręciłem troszeczkę grafikę, ale widzę, że tak leciutko zaczyna. Okej, tak było. Zaczęło tak właśnie u mnie minimalnie skakać. Okej, już jest o wiele lepiej. Okej, mamy jakąś kartkę. Właściwie to zdjęcie. W dniu, w którym zrobiono to zdjęcie, wujek Chad był niemiły, tata był smutny, mama była wściekła, Travis dużo krzyczał, dziadek się nie odzywał. Okej. Dobra, zwiedzę sobie najpierw tutaj parter. Może jeszcze uda mi się odnaleźć jakieś... Też to czujesz, prawda? Coś z domu Van de Griffa. Czuję. I ten naruszył spokój uśpionego. Musi ponieść karę. Dobra, pytanie, kim jest ten uśpiony? Coś ty zrobił najlepszego! Nic, znalazłem pokój, wszedłem do środka, to wszystko! Okej. Robi się tajemniczo. To już byłem, ale co to był? To był po prostu jakieś może jadalnia? To mamy kuchnię. Na górę na razie nie będę wchodził. Musisz porozmawiać ze swoim synem. Znów kręcił się obok domu Van de Griffa. Podobno znalazł jakiś tajny pokój. Ach tak. Dobra, porozmawiam z nim. Tu mamy jakiś taki salon. Okej, no, ciekawe. Co znajdę na górze? Tato jest coraz gorzej. Nie przestają gadać o tym całym uśpionym. Wiem. Nie wiem tylko, ile jest w tym prawdy. Tylko pytanie, kim jest ten uśpiony? Czy to jakiś rodzaj demona, który tutaj krąży? Musisz nam pomóc. Nie ma innego wyjścia. On chce Itana. Powariowaliście. Wszyscy powariowaliście. Czyli można powiedzieć, że Itan odkrył jakiś pokój. O czym ten pokój zaczął go, nie wiem, opętał go? No i jestem na strychu.
na którym raczej chyba nie za wiele będzie. To nie moja wina. Nie chciałem, żeby tak się stało. Okej. No taki... Takie pomieszczenie na poddaszu, całkiem ciekawe. Dobra, ale teraz pójdźmy do tego drugiego domu i tam zobaczymy, o co chodzi. No nie, okej. Po prostu inne wejście. Raczej nie powinienem się tutaj zabić, więc... Okej, tam jest na górze. Tu mam jakiś wyciąg. Jakiś rodzaj windy. Tak. Po prostu jakaś winda. Może do tego domu, co jest na dole? Ale swoją drogą to byłoby trochę dziwne, gdyby do takiego domu miałaby prowadzić jedynie winda. Okej, ten dom wygląda na troszeczkę ładniejszy z zewnątrz niż tamten. Chociaż też jest podniszczony. Pytanie, co znajdę w nim? Jakąś notatkę. Z jakimś dziwnym symbolem. Wzywam pozbawionego kości istotę otchłani niszczyciela statków, tego, przed którym drży wiatr. Wysłuchaj mnie. Wielki książę Fokalorze, pragnę zawrzeć z tobą pakt, by ochronić swoją własność i pokrzyżować plany moich wrogów. Użyj drzwi zamętu, aby zmącić ich spojrzenie. Ukryj ścieżkę pod osłoną fałszu i podstępu. Przepuść jedynie tych, którzy dostrzegą prawdziwe wnętrze. Aglon Tetragam? O, to w ogóle coś. Jakiś tekst, który... Wow. Jakiś portal się uruchomił. Tam był jakiś tekst, który właśnie był pewnego rodzaju... Okej. Wylądowałem tak jakby w tamtym domu. Tak, tutaj. Zapewne musiałbym odtworzyć układ domu, jaki tam panował. To na pewno nie było tak. No schody tutaj też nie pasują. Nie pamiętam, czy tutaj miałem iść. Bo na... Okej. Tak też na pewno nie. Czyli wychodzi na to, że musiałbym teraz przejść tędy. I na pewno nie tędy. Okej. Idźmy tędy. Nie. Tam na pewno nie. Tutaj też nie. Czyli teraz pewnie musiałbym gdzieś na dół zejść. Bo to już wszystko zwiedziłem. Nie, jak się wchodziło, to był... No właśnie tak powinno to wyglądać. Okej, jest i kuchnia.
Wcześniej jakby nie zauważyłem tej opcji zmiany. O. Wydaje mi się, że... Tak. Okej. Dobrze. Czy jeszcze jakieś mi zostały? Ten strych. Ale idźmy od początku. Chciałbym jeszcze zejść na dół. Się pojawił jakiś tajemniczy pokój. Czy to właśnie ten tajemniczy pokój, który odkrył Ethan? Jakieś przejścia przez portale. W starym domu mieszkał niegdyś czarownik, który przyrządzał mikstury pozwalające mu widzieć przyszłość. Pewnego dnia przyszli do niego mieszkańcy wioski i zażądali, aby podzielił się z nimi miksturami. Też chcemy zobaczyć przyszłość, powiedzieli. Czarownik jednak odmówił. Mieszkańców wioski bardzo to rozwścieczyło, więc spalił dom. Więc spalili dom czarownika. Lecz on wiedział, że tak się stanie. Wcześniej rzucił zaklęcia na pokój z miksturami. Choć dom się spalił, pokój pozostał nienaruszony. Mieszkańcy wioski czekali, aż czarownik nie wyszedł. Ale czarownik nie wyszedł. Okej. Czyli liczyli na to, że jeżeli podpalą dom, co tak stoisz? To on z niego ucieknie. Przyjmujesz mnie? Nie. Jasne. Na czym dokładnie polega twój problem? Na niczym. Przestań zostawiać wszędzie te swoje głupie kartki. Tylko ludzi straszysz. Okej, czyli to był ten tajemniczy pokój. Okej, to już wiem. Mamy też jakąś kolejną kartkę. Nielegalna bimbrownia w płomieniach. Daniel Jeffson. Hrabstwo Bayfield. Walcząc z pożarem lasu niedaleko Old Odgen Road, ochotnicza straż pożarna z Ashland odkryła destylarnię bimbru. Władze poinformowały, że na miejscu znajdował się piec na propan oraz 15-litrowy sagon ze stali nierdzewnej, w którym trzymany był zacier na whisky. Whisky dobra rzecz. Na podstawie wielkości destylarni szef hrabstwa Bayfield, Hank Shaftl, nie wiem, wnioskuje, że była ona częścią niewielkiej działalności, ale nie wyklucza, że w hrabstwie mogą istnieć również inne destylarnie. Funkcjonariusze natknęli się na miejscu na 2 litry bimbru jabłkowego i niecałe 4 bezsmakowego. Ponadto w okolicy destylarni znaleziono cydry jabłkowe oraz laski cynamonu. Policji nie udało się ustalić, kto jest właścicielem destylarni. Szeryf Shuffle oznajmił, że ogień został prawdopodobnie zaproszony przez pozostawienie niedopałka papierosa. Okej, czyli ten tajemniczy pokój był tak naprawdę małą destylarnią. Whisky. Okej, czyli znajdowało się w szafie. A ja wylądowałem teraz. Wow. Muszę przyznać, że taki domek to bym chciał mieć. W sensie z takim widokiem. Mega. Mega pięknie. A jak tam z innych stron? Również mega pięknie. A tutaj po prostu bajecznie. Wow. Coś nieprawdopodobnego. Tylko
Tylko czy wchodząc do tego domu, trochę on wyglądał inaczej. Wow. Naprawdę mega. Mega pięknie. Ale okej, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Udało nam się trochę przechodzić przez różne portale w tym oto właśnie domu. No i cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa.